Dobrze. Słuchajcie, i teraz tak, ja już jeszcze będę dziękował zaraz wybranym osobom. Oddaję głos Mani, która była moim zastępcą od spraw programowych, żeby w jakiś sposób podziękowała programowi. To ja teraz zapraszam do siebie wszystkie osoby z programu, wszystkich programowców, cały mój zespół. Jak pewnie wiecie, bez was nie odbyłby się ten obóz, nie byłoby programu, nie byłoby zajęć. Z całego serca wam dziękuję za wyrozumiałość, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest to moja pierwsza karwia i jestem na niej pierwszy raz, więc program... Słucham? Przestań. Więc program, znaczy osoby, które były w programie, bardzo dużo mi pomagały i musiały mi wytłumaczyć, jak wygląda teren, jakie są zwyczaje, więc przed nimi też było trudne zadanie i teraz zapraszam ich do siebie. Chodźcie wszyscy. Program cały. Program. Proszę bardzo. Dziękuję. Gratulacje. A to sobie potem pogratulujemy. Tak, to tam mamy na lodówkę. Bardzo dziękuję za pomoc. Dziękuję, ulubiony. Program. Thanks. Karolina! Dziękuję. Też sekretnika, kieszonka. Słuchajcie, kolejnymi osobami są osoby, które podczas obozu podjęły się przeprowadzenia kierowania pracą zastępu służbowego. Są to nasi drużynowi, są to nieraz funkcyjni w naszych drużynach. Tak więc zapraszam wszystkich instruktorów służbowych pełniących funkcję na obozie. Niektórzy z was pełnili tę funkcję dwa razy. Zapraszam Agatkę, zapraszam Dominikę Tomczyk, tu było dwa razy pełnienie służby. Ewka Krawiec, dwa razy pełnienie służby. Max Gancarz, Laura Cisińska dwa razy, Iga Bakowska dwa razy, Wiktoria Stopkowska, Kamila Mojak i Magda Muniak. Magda Muniak. Jest instruktor z wody. Taka... B-R-A-W-O, brawo, 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 B-R-A-W-O, brawo, 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 B-R-A-W-O, brawo, brawo, brawo. Super. Prawie wyszła ode mnie. Dzięki, Ewka. Super. Właśnie, od nasze prezenty. Agatka. No dziewczyny, to wiecie. Właśnie prezenty są już na mówię. Dziękuję, Dominika. No widzę. Max, masz coś? Dziękuję, drugą komendancie. Dziękuję, również drugą drużynowe. Dobra, widzę. Dziękuję. Taka fajna gwiazdka. Sam robiłem. Dziękuję, Ewka. Przyniosła Ewka. Wiktoria, dziękuję. I Kamila, bardzo dziękuję. Jeszcze sobie pytanie dzisiaj, bo byłaś tam. Gratulacje. A, była taka spokojna, skromna. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Kamila i Ola. Na śniadaniu to... Na śniadaniu to... Na śniadaniu to... Co? Na szybkiś. Nie, musi coś skoczyć. Serio? Idziemy. Tak, a i tak, ale zdążcie. Ej, Kamil wyjdzie razem. Sorry. Słuchajcie, osoby.
Mamy dwie osoby, które zdobyły najtrudniejszą sprawność, jaką można zdobyć w takich warunkach obozowych. Jest to sprawność czy pióra. Jest to połączenie Robinsona, szarej lilijki i nijatka. Niektórzy zdobyli nijatka. Zapraszam Olę Kotulę i Kamilę Mojek. Bardzo serdecznie wam gratuluję. Myślę, że te brawa są uzasadnione i naprawdę zasłużyłyście na nie. Brawo, brawo, bravissimo, o, o, brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo, brawo, brawo, bravissimo, o, o. Słuchajcie, kolejną trudną sprawnością, a sami wiemy, że ta sprawność jest bardzo trudna ze względu na to, że sporo osób no, spaliło tą sprawność. Zdaję sobie sprawę, że dla funkcyjnych jest to mega trudna sprawność, ponieważ w zasadzie tak naprawdę niewykonalna, ale tą sprawność udało się zrealizować czem druchną. Zapraszam Karolinę Gawron, Olę Łukaszek i Julkę Kwiatkowską. Zapraszam was. A ja? Prawie zrobiłaś. Prawie zrobiłaś. To się komendant przerwał. Gratuluję dziewczynę. Wyczerpała się bateria. A ja tylko jeszcze Wiktoria Stopkowska. I Wiktoria Stopkowska. Ale to trzeba sprawdzić, bo w rozkazie, ja patrzyłem po rozkazie. Ej, Vera, jeszcze jedną krągę. Chodź Wiktoria, zapomniałem, ale patrzyłem po rozkazach, więc musimy to zbadać, czy nie jest gdzieś pominięta. To jak było pominięte, tam się zgłasza. No, gratulacje. Właśnie ona chyba była jeszcze szarą i bez paliwa by zgłosiła. To było takie chyba trudne. Pięknie Wiktoria. Dzięki Karolina. Moja jest. Trzyki kiecia. Gratuluję. I gratulacje. Dziękuję wam bardzo i życzę sukcesów w budowaniu innej sprawności. Słuchajcie, kolejna trudna sprawność polegająca na tym, że się przebywa w lesie 24 godziny. Te 14 osób, które były w lesie, za każdym razem się martwiłem, czy wrócą, co jedzą, gdzie są, ale pomagali mi w tym opiekunowie. Zapraszam Ewelinę Krawiec, Julię Kowalik, Patrycję Czekajską, Maksymiliana Gancarza, Maćka Czepiela, Jaromira Piechotę, Igę Bakowską, Kalinę Szczukowską, Oliwię Szaudę, Marcelinę Maruszak, Gabrielę Woszewską, Laurę Ciśnińską, Karolinę Gawron i Amelię Jaworską. Robinson, nie wyobrażam sobie, że to jest gratulacja. Tak, wszystko robię. Gratulacja. Poczucia, stwierdzenia, komandy. Proszę bardzo, gratulacja. I gratulacja. Liga. Dziękuję. Luka. Gratulacja. Hauda. Karolina. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Laura. Dobrze są ci. Dobra, już. Ja chciałam powiedzieć jeszcze kilka słów odnośnie gry spinaczowej.
Ogólnie chcieliśmy pod koniec wyłonić zwycięzców, którzy zdobyli największą ilość, zdołali uzbierać największą ilość spinaczy. Dlatego poproszę po apelu, jak już będziemy na naszym podobozie, żeby podeszli do mnie osoby, które myślą, że no, uzbierały wystarczająco dużo. Ja będę to wszystko spisywać i później po kolacji, jak będziemy robić jeszcze taki ostatni nasz krąg, te osoby po prostu wyłonimy, które zdobył najwięcej, no i oczywiście jakoś tam nagrodzimy. Ja zdobyłam jeden, czy to się liczy? Proszę podejść, to zobaczmy, jak tam w rankingach będzie. No. Jeszcze taka uwaga, że gadoły! Jak wrócicie, to pamiętajcie, oglądnijcie się od kleszczy, pochodzimy po różnych łąkach, lasach i nie tylko. I żeby dokładnie się obejrzeć. A ja mam w namiocie zielony beret od tygodnia i nikt się po niego nadal nie zgłosił. Słuchajcie, ja dla wszystkich harcerzy z Mielca, którzy jeszcze nie dostali, rozdam teraz takie przypinki z okazji stulecia naszego chłopca, dobrze? A ja nie mam. Macie? Ja mam. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, taka w stylu nagradzania, a później sobie jeszcze omówimy sprawy organizacyjne dzisiejszego dnia. Zapraszam do mnie wszystkie osoby, które podczas obozu zamknęły z wynikiem pozytywnym wszystkie sprawności, ale poza tymi osobami Szarolika, czy Pióra i Robinsonu. Proszę, odwagi i przychodzimy. Nie boimy się. Chodź. Chodź, chodź. Mijatki, igiełki, mistrzowi obiektywów i papuszki nie rozłączyć. Papuszki to tylko rada. A, to trzeba włożyć. Staszek. Zaraz się wywali. Proszę bardzo. No, tutaj teraz ręka, co wyczuję? Bo pięknie. Tak? U. Możliwość tajemnica. Super, czekajcie, to mamy. Jakie dziewczyny mamy? A jak się dwie zrobiło? Jak się dwie, to trzeba wziąć dwa. O, fajnie. To trzeba wstać. O kurczę, rybka i ten. To są magnesy wszystko. Sam robiłem. Całą noc z Kamilem. Kupiliśmy laser. Czekaj, już teraz tutaj Nikola dostaniesz jej jadku. To była niebezpieczna sprawność, ale dałaś radę. Nikola, a tam patrzyłaś coś tam. Jeszcze? Co tam to odnowu miałaś? To patrz, takie puste no, to jest niebezpieczne, co tam się wybierze. Dawaj, Polina. No. Czuję się jak na totolotku. Wiem. No, wybierz sobie coś, co wyczują twoje ręce. Wow. To fajne. Tylko na magnes. Do munduru to ciężko. Chyba, że ogarniecie sobie to do munduru. Ej, to razem to wygląda jak na Wielkanoc. No nie, wszystkie. O, daj. Dobra. Już tyle. Dobra, jeszcze damy łódź. Ja. O, panu bo robią obiekty. Asia upomina. Jaska. Kolejna. Żeby nie robić Na słuchajcie, i jeszcze ostatnia rzecz. Wszystkie osoby, które dostały takie wyjątkowe wyróżnienie, czyli łódźwarze. Zapraszam. Dominika, Vera. Max, Vera. Ola, Vera. Kamila, Vera. Oliwka. Po dwie sobie. Zaczniemy od tego. Właśnie.
Przepraszam pani. Sorry, Harry. Magista Borek. Dominika. Brawo, najładniejsze. Oliwka bez patrzenia. No dobra. No i piękna. I Kamila. Jeszcze Karolina. Ja nie. A. Ja robię zdjęcie. Dobra. Zostawiliście. To może weź od Mai, bo będzie mogła chodzić. Możemy tak zrobić? No. Daj Mai. Ja cała lodówka i chęć. A Maja się opiekuje jeszcze. Dobra. Jeszcze to. Jeszcze jest dobrze. Gaduję! Po hotelu. Niech ktoś zabierze też suszarni te ubrania, bo jak zostaną, idzie do kosza. Nie zostaje do obozie. No słuchajcie, zrobimy sobie taką giełdę i każdy z was zobaczy, czy to jest jego, czy to nie jest jego. Musimy idealnie podprotać. Zaraz o tym jeszcze powiemy w takich sprawach organizacyjnych, ale jest to ważne, bo chcę, żebyście wszyscy wiedzieli. Klaudia, baczność. Baczność! Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, jak będzie przebiegała dalsza część dnia. Spocznij. Spocznij.